Zanim zaczniemy, chciałbym coś ogłosić. Wreszcie kupiłem sobie lampy. Jej! W końcu po tych miesiącach bez lamp, w końcu one będą. Jej! Po prostu bra brawo, brawo dla mnie. Oklaski, owacje na stojąco. No dobra. Tutaj muszę z tego miejsca podziękować osobom, dzięki którym można było te lampy. Niejako kupić, no może nie całościowo, ale powiedzmy, że dzięki yy, Donatom. było to jakby łatwiejsze, no po prostu kilka osób zwróciło się na to, można powiedzieć. Zgłupza to było tak, że robiłem streama, zbierałem na grę z Peppą, tak, chodziło o moje znajomości w i przenosiliście moje oczekiwania, zostało się trochę pieniędzy, tak więc wykorzystałem te środki finansowe. Na ten zakup, no też dołożyłem od siebie, no bo to jednak trochę kosztowało, ale mam nadzieję, że było warto. Także tutaj lista osób, którym należą się podziękowania, za to, że teraz, mam nadzieję, będzie lepsza jakość nagrań tego typu. Także dajcie znać po obejrzeniu recenzji, czy jest lepiej, czy coś poprawić jeszcze. czyli znaczy, tak, będę poprawiał w programie, bo. Trzeba tam dostosować. Dobra, słowami wstępu to by było na tyle. Także jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie. A teraz przechodzimy do recenzji lalki Pinkie Pie si Song. Albo żeby zachować literację, wymyśliłem moska melodia. Zresztą tutaj jest to słowo. Znaczy, nie wiem, czy ono tak ma być rozumiane, czy niekoniecznie. Jeśli jest tu jakiś lingwista, niech się wypowie. I w każdym razie, przedmiot, który dzisiaj będziemy oceniać, nabyłem. Uchuchu! Uh. Kawał czasu temu. To było pod koniec 2020. I nabyłem go w biedronce, a ślicznie rzecz ujmując, w namiocie Mega Okazji. Ile zapłaciłem za to, cudeńko? I to jest ciekawa kwestia, bo właśnie w namiocie Mega Okazji. Są mega okazje. Kto by się spodziewał, co nie? Dziwne, co? I tak. Cena oryginalna, pierwotna to było prawie 7 dych, ale ja to dorwałem za 24 zł ciszę. Stąks! I to w chuj, moim zdaniem. Aczkolwiek z tego co widzę, pomimo przetarcia, wytarcia tego kurzu, to i tak coś tam zostało. No cóż, troszkę się ten przedmiot niejako kisił, można powiedzieć. Ale w końcu przyszła kolej na to, by przyjrzeć mu się. Tak więc, tak, naprzód no już mamy w miarę obadany. Jak widzicie tutaj, jakby się domyśliliście, ten przycisk nie jest tylko dla ozdoby, Powiem, zabawka ta śpiewa. Tak jest. Mogę My The Movie, też My film. Bacerie. Takie malutkie. Od boku jest taka oto Pinkie Pie. No. Stan pudełka jest jaki jest. Nie wiem, czy to przez to był taki ani ten, ten przedmiot, czy to, jest to ostatnia sztuka. Mniejsza. Pinkie Pie loves to sing under the sea, czyli Pinkie Pie kocha śpiewać pod wodą. W sensie jakby w sensie to jest pod morzem morzu? No, coś takiego. Yy, jest po polsku. Wymaga montażu przez osobę dorosłą. Jej. Dobrze, że spełniam te kryteria. Yy, tutaj chodziło. A, nie przeznaczone do zabawy w wodzie. Mimo, iż zabawka, tematyka jest morska, wodna, no to elektronika nie jest tutaj wodoodporna. No i oczywiście tutaj, jak widzicie, bez baterii sobie nie pośpiewa. Wymagane baterie alkaliczne. Baterie są dołączone, na szczęście. Ostrzeżenie. Made in China. 2017. Różne piktogramy. To chyba tyle. Możemy w końcu zabrać się za rozpakowanie tego przedmiotu. Ciekawe, czy klej... Chyba w miarę łatwo puści. Jeszcze tylko. Okej, okay. powoli ostrożnie, żeby tutaj wszystko było cacy i super. Dobra, pudełko a bok. A tutaj jeszcze pokażę, że w środku jest coś w rodzaju instrukcji. Ej, okay. Spoko. To teraz... wyciągamy plastik z plastiku. <noise> w ogóle morska tematyka, a tu kurde masa plastiku. No niezbyt to... Oj, no proszę. Widzę, że jeszcze więcej plastiku. Tyle kurde śmieci jest w tej wodzie, a tu jeszcze więcej. Nie ja no, żartuję oczywiście. Dobra. A może niekoniecznie? Dobra. Aho, ale to jest kurde. Fascynująca zagadka logiczna. Ja sobie z nią poradzę. Oto jest pytanie. Dawaj, pokaż swoją siłę. A, poszło. Ok. Co co? Zaczynamy od tego. No, może najpierw od czegoś, co jest w sumie prostsze, mniej wymagające. Oj. No, tutaj macie zapowiedź tego, co nas czeka. A, dobra, to cisnąć wystarczyło. Ja się po prostu boję, że to uszkodzę, no nie? Jestem mięśniak. Dobra, także muszla gotowa. Agenda 300. Na razie damy ją na bok i. Przyjrzymy się dołączonej lalce. W ogóle nie wiem, czy dobrze użyłam słowa lalka, no ale no figurki, moim zdaniem, są nieruchoma. Tutaj mamy chyba ruchome części. No, coś się tutaj rusza. Uuu, całkiem, całkiem. A jak coś, mamy jeszcze taki grzebień, żółty jak jeden z balonów pinki. Możemy sobie ją poczesać. Jakby ktoś bardzo chciał, jakby ktoś to lubił. Co ty wysiejesz. Wysiejąca Paj. Łysi Paj. Dobra, to ja już może sobie odpuszczę zabawę fryzjera. Bo zaraz ktoś tu będzie wyglądał jak po onkologii. Widzę generalnie, że ten produkt jest troszkę taki upaćkany w pewnych miejscach. To ciekawe, to ciekawe. Czy to dlatego były przecenione? Nie potrafię powiedzieć. To jest mój tylko domysł. Proszę, każdy też tak wyglądał, ale, no, nie wiem, nie wydaje mi się tutaj też. Mam nadzieję, że dostrzegacie te niedoskonałości. Różne, różniste. Znaczy, mi to bardzo nie przeszkadza. No, zresztą zapłaciłem mniej niż że tak powiem. No, niż pierwotna cena, no nie? Że chyba nie powinienem narzekać, chociaż no i tak wydane to pieniądze. Zresztą, jakby to było darmowe, to też mógłbym się przyczepić, chyba. Dobra. E, głowa. też jest ruchoma. O, ta. Jezu, to było takie sztywne, że w ogóle taki dźwięk wydało. Musiałem to odsztywnić. Tutaj też. A tutaj to nie jestem pewien, szczerze. Wygląda jak ruchome, ale. Kurczę, jakby się nie rusza. Fascynujące. No dobra, no wiemy, że ogon i głowa... Oj, to ja upaćkałem tutaj. Eee, no brawo ja. Niedobry długopis. Coś ty zrobił, długopisie niedobry? dobry. to trochę wyczyścić. Dajcie mi chwilę. Starałem się jak mogłem, ale no, niestety pozostał ślad. Także lekcja dla Was. Uważajcie, żeby niczego nie upaćkać. Mądrości życiowe, Drakusia. Yy, Najwyżej powiemy, że to jest taki wyjątkowy egzemplarz. Taki wiecie z takim znamieniem, takim. No. To wszystko jest celowe. No dobra. Znaczek jest tylko po jednej stronie. Kolorki ma całkiem ładne. Jeśli chodzi o pyszczek no to... Nie wiem, no jakoś niespecjalnie on do mnie przemawia. Znaczy wiem, że on nie mówi, ale no... Tu wygląda tak trochę dziwacznie szczerze mówiąc. A nie wiem no... Może innym się podoba, może ja jestem wybredny. Ale ogólnie nasza zabawka prezentuje się całkiem spoko. Z tego boku będzie lepiej wyglądać. No dobra, no to pora sprawdzić funkcje. Między innymi możliwość założenia je... O, tutaj, włożenia. Tak. Całkiem fajny bayer. No dobra, no już mieliśmy ten jako przedsmak tej głównej funkcji, tego bajeru naszego. Także pora kontynuować. No cóż, zapewne domyśliście się, że będzie tu leciało one small thing, czyli po prostu to było bodajże mała rzecz. Myślę, że jakość jest naprawdę w porządku. Znaczy, pewnie mikrofon też inaczej to wyłapuje mimo wszystko. Zobaczmy, tam głośnik był. Tak, jest tutaj właśnie. A nie jest zasłaniany, tutaj jest pewien odstęp. Także do dobry projekt. Dobrze zaprojektowana rzecz. Mała rzecz, a cieszy. <grytania> Dobra, jeszcze nie wiem, ile tutaj jest dźwięku, szczerze mówiąc, sp sprawdzałem to oczywiście te lata temu, ruskie lata, bym rzekł, ale nie wiem, jakoś nie pamiętam i też nie liczyłem, szczerze mówiąc, po prostu sprawdzałem sobie tak bardziej ciekawości. Nie naprawdę, podoba mi się jakoś tego dźwięku. Myślę, że jest to solidne wykonanie. Także. Procómeczek. A właśnie, bo zapomniałem ocenić naszą scenę. Plastik jest dość cienki, ale wygląda na solidny. Że tutaj nie ma się do czego zbytnio przyczepić. O, logo. Dobra, no to co? Dalej. Czy to już się zapętlać? Mi się wydaje. Możliwe. Możliwe, że już się powtarza, albo, albo tak mi się wydaje tylko. Nie, to już chyba wszystko, bo to już kojarzę, albo mi się wydaje. Dobra, ja jeśli nie puściłem wszystkiego, to kupcie sobie. A nie oczekujecie, że wam tu będę wszystko pokazywał na tacy. Nie, no dobra, żartuję. Nie, ale wydaje mi się, że to już wszystkie mm, dźwięki, które nasza zabawka ma do zaoferowania. Co jest znaczy, że nie puszczę jeszcze? No jak dla mnie. Całkiem, całkiem spoko, ba, nawet więcej niż całkiem spoko, to jest naprawdę bardzo fajna zabawka. Taka naprawdę, nie wiem, jak to słowo tak szczerze, taka, no. z pazurem. Nie, może bardziej z płetwą, ale. Wykonanie jest naprawdę całkiem solidne. Jakość dźwięku nie ma się chyba w sumie do czego przyczepić. Materiały chyba są takie solidne. Kolorki bardzo ładne. No, ryjec może nie do końca wyjściowy, ale zabawki chyba już takie były wszystkie te z Pony film. Także no, trzeba po prostu się chyba przyzwyczaić. Proszę, no, no. Podoba mi się, naprawdę. Uważam, że warto. Szczególnie za taką cenę. Czy za te 7 dych warto? No. No nie wiem. No tutaj u uaktywnia się mój, yy, moje wewnętrzne skompiradło, ale. No w sumie dostajemy przedmiot, który śpiewa, więc pewnie to też podnosi tę cenę. Także cieszę się, że dorwałem to yy, w tej promocji, bo jednak. Ile to było? A, 24 złote, No. Jest pewna różnica, a za takie pieniądze to naprawdę, myślę, jest to produkt wart swojej ceny. No, to, to na pewno. <laughs> Lubię takie okazje, uwielbiam wręcz. W ogóle, kurde, ten paragon jest taki zżółknięty i w ogóle wygląda jak jakiś, kurde, prostary zwój czy coś, no nie? Ach, uwielbiam swoje, że tak powiem... Wyrzucie czasu, i po prostu to, jak długo niektóre przedmioty czekają na możliwość zacenzowania. No ale myślę, że skoro już mamy lepszy sprzęt, to powinno to trochę ruszyć z kopyta. Na przynajmniej taką mam nadzieję, bo jednak chciałbym trochę więcej recenzji zrobić na kanale, bo trochę pusto w tej kwestii. A przedmiotów nie brakuje. Także no, przydałoby się. Nadrobić. Nadgonić z tym wszystkim. Trzeba. Także cieszę się, że obejrzyliście ten film. Ocencie, jak wygląda pod kątem jakościowym, w sensie obraz. Czy jest różnica w porównaniu z poprzednimi recenzjami? No, jakaś tam na pewno będzie, tylko zastanawiam się, czy jest już. Jak dobrze jest. O. Także dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie o samej zabawce. Mi się całkiem podoba. z tym całkiem. Całkiem nie porąbało, że tego używam ciągle. Nieważne. Eee, Podała mi się. O. Jest naprawdę porządna. Myślę, że. Każdy fan Pinki będzie zadowolony. Na przynajmniej tak mi się wydaje. I co? No i to by było chyba na. Tyle, także dziękuję Wam za obejrzenie i docenię wszelkie komentarze, że tak powiem, oceniające jakość nagrania. A także, widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnej recenzji. Ogólnie, no, do zobaczenia.